W dzisiejszym Klubotygodniku o tym, czy po epidemii nie obudzimy się w państwie, które śledzi każdy nasz ruch. Gdyby 20 lat temu ktoś poprosił przeciętnego pasażera na lotnisku w Nowym Jorku, żeby zdjął buty, rozpiął pasek, wyciągnął zawartość swoich kieszeni, może oddał nóż, którym chciał sobie obrać jabłko na pokładzie samolotu, albo ktoś poprosiłby go po prostu o dokument tożsamości, a to byłby tylko lot krajowy, prawdopodobnie spotkałby się ze słusznym oburzeniem. Coś takiego w Ameryce, kraju wolności, było po prostu nie do pomyślenia. A potem przyszły zamachy 11 września i nagle okazało się, że wiele z tych praktyk, które wymieniłem, a więc właśnie zdejmowanie paska czy butów, przechodzenie przez skaner, który skanuje całe nasze ciało do bielizny, oddawanie ostrych przedmiotów, czy nawet niewnoszenie na pokład płynów o zawartości większej niż 100 ml, okazało się rozwiązaniem, które ze względów bezpieczeństwa przy zagrożeniu terroryzmem wydaje się zupełnie, zupełnie zrozumiałe. No i co? Jesteśmy 19 lat później i nikt nawet nie sugeruje, że te obostrzenia można by znieść. Wciąż nie wiadomo, czy jest bezpiecznie. Wciąż może się przydarzyć nowy zamach. Zatem te rozwiązania muszą pozostać. Dlaczego o tym wspominam? Bo kiedy przychodzi sytuacja kryzysowa, łatwo jest wprowadzać rozwiązania radykalne, mocne, takie, które w normalnych czasach są nie do pomyślenia. Kłopot jest taki, że nawet kiedy ten okres zagrożenia minie, te rozwiązania z nami pozostają. Bo tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, czy to zagrożenie może nie powrócić. Tak będzie w przypadku epidemii. Czy to już na pewno koniec, czy nie będzie kolejnego nawrotu, czy nie pojawi się nowa choroba, która będzie wymagała wskrzeszenia tych samych środków. Może więc lepiej zostawić te rozwiązania na miejscu. Co więc zostanie z nami po epidemii koronawirusa? W głośnej ostatnio analizie Imperial College mówi o tym, że skoro epidemia potrwa być może więcej niż rok, to potrzebne będą specjalne rozwiązania, na przykład wprowadzenie obostrzeń w poruszaniu się, takie jak panują w tym momencie w wielu krajach, będzie wprowadzane na czas zwiększenia ilości zachorowań, a kiedy ta ilość zachorowań będzie spadać, będzie można rozluźnić wszelkie obostrzenia i tak znowu do momentu, kiedy przyjdzie kolejna fala zachorowań. To oczywiście z medycznego punktu widzenia wydaje się bardzo sensowne. Takie okresy zamknięcia przeplatane z okresami otwarcia w ramach tego, jak będzie się rozwijać choroba. Natomiast z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia edukacji, to jest rzecz nie do przyjęcia. Nie jesteśmy w stanie wytrzymać w naszym życiu gospodarczym czy społecznym z takimi okresami kilkumiesięcznych zamknięć powtarzającymi się cyklicznie w ciągu roku. Dlatego wydaje się prawdopodobne, że w najbliższym czasie życie gospodarcze będzie się musiało na nowo ożywić. By jednak nie pociągnęło to za sobą kolejnej ogromnej fali zachorowań, konieczne będą nowe środki kontroli. I tutaj naprzeciw naszym potrzebom wychodzi technologia, która może dać nam przewagę w walce z wirusem do czasu, kiedy oczywiście pojawi się właściwa szczepionka. To zresztą już się dzieje. Na przykład specjalne aplikacje mogą pomóc w nadzorowaniu osób znajdujących się w kwarantannie. Różnie to funkcjonuje w różnych państwach. Hongkong na przykład nakłania swoich obywateli do instalowania WhatsAppa, łączenia się ze służbami i wysyłania im stale swojej lokalizacji, żeby potwierdzić, że w tej kwarantannie przebywają. Korea Południowa ma do tego celu specjalną aplikację. Tajwan używa masztu w telefonii komórkowej, żeby sprawdzić, czy konkretny telefon nie wyszedł poza obszar wyznaczony w kwarantannie. Korea Południowa, żeby sprawdzić, czy ktoś na pewno stosuje się do obostrzeń, sugeruje, że za wyjście poza wskazany obszar bez telefonu komórkowego można zapłacić mandat, a w przyszłości być może będzie to nawet kara więzienia. Tak więc technologia pozwala kontrolować tych kwarantannie, ale nie tylko. Może na przykład pomóc w stwierdzeniu, kto zetknął się ze zdiagnozowanymi już osobami chorymi. Bo przecież każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy, a ten telefon komórkowy zostawia za sobą cyfrowy ślad. Jeśli nie wierzycie, wejdźcie w ustawienia swojego konta Google i sprawdźcie, co się dzieje na mapach. Znajdziecie tam najprawdopodobniej każdą trasę, jaką odbyliście w ciągu ostatnich dni. Więc te dane funkcjonują. To nie chodzi o to, że trzeba stworzyć coś nowego. Wystarczy wyciągnąć je do jakiejś spójnej bazy danych, którą udostępnimy rządowi i będziemy mogli łatwo sprawdzić, czyje ścieżki się przecięły i kto ewentualnie mógł być narażony na kontakt z nosicielem wirusa. Zresztą różne państwa już sięgają po to rozwiązanie. Izrael zgodził się na to, żeby ich służby specjalne Shin Bet miały dostęp do geolokalizacji telefonów poszczególnych obywateli. To znaczy, one już wcześniej miały dostęp, ale na cele walki z terroryzmem. Teraz dołączył
koronawirus. Korea Południowa używa danych z telefonów połączonych z danymi z kart płatniczych oraz z obrazem z kamery przemysłowych, żeby właśnie lokalizować te osoby, które potencjalnie mogły zostać zarażone. Zresztą tam informacje o chorych są publikowane w sieci, a nawet istnieje specjalna wirtualna mapa, na której w czasie rzeczywistym możemy sprawdzić, czy w naszej okolicy nie pojawiła się jakaś osoba zarażona. Innym tropem poszli Chińczycy, którzy zaproponowali aplikację, która za pomocą trzech prostych kolorów, czerwony, żółty, zielony, pokazuje, którzy obywatele są bezpieczni, a którzy być może byli narażeni na kontakt z nosicielem wirusa i w związku z tym powinni się izolować w kwarantannie. To ta aplikacja decyduje, czy ktoś na przykład może wsiąść do transportu publicznego. Niestety nie wiadomo, w jaki sposób aplikacja tak do końca ocenia, kto jest chory, a kto nie, i nie ma od tej decyzji aplikacyjnej żadnego odwołania, więc no tutaj nie możemy powiedzieć, że obywatele są traktowani fair. Możemy to potraktować jako ciekawostkę z kraju autorytarnego, która oczywiście na Zachodzie się nigdy nie pojawi. Choć nie jest to takie pewne. W MIT Technology Review Gideon Litchfield proponuje rozwiązanie, czy prognozuje, że takie rozwiązanie może się pojawić, na przykład w kontekście linii lotniczych, które być może wkrótce, żeby wrócić do jakiejś normalnej operacyjności, będą prosiły każdego pasażera, żeby udostępnił swoje dane na temat tego, gdzie się poruszał i z kim się spotykał, po prostu dane geolokalizacyjne wpięte w jakiś większy system, żeby stwierdzić, kto jest chory, a kto nie, kto potencjalnie może być zagrożony chorobą, a kto nie, i w ten sposób, żeby linie lotnicze mogły normalnie funkcjonować, nie roznosząc choroby. Zresztą można sobie wyobrazić, że ten model da się rozciągnąć również na inne dziedziny życia, na kina, restauracje, szkoły, zakłady pracy, możliwości tak naprawdę jest wiele. Wymagałoby to oczywiście umieszczenia wszystkich obywateli w systemie monitorującym wszelkie kontakty międzyludzkie, ale na dłuższą metę być może gwarantowałoby nam bezpieczeństwo. Pójdźmy jeszcze o krok dalej. Co gdyby któryś z rządów postanowił nie tylko sprawdzać, w jaki sposób się poruszamy i w ten sposób dbać o nasze bezpieczeństwo, ale również promować czy też wymusić prawidłowe zachowania. Wyobraźmy sobie, że każdy powinien posiadać aplikację, która przyznaje nam punkty, gdy zachowujemy się dobrze. Na przykład unikamy wielkich zgromadzeń, nie chodzimy bez potrzeby na spacery po parku. Spotykamy się tylko z tymi, którzy są zdrowi. Może w ogóle premiowane byłyby kontakty z wzorowymi obywatelami, takimi, którzy zachowują się poprawnie i tak jak my przestrzegają wszystkich reguł, natomiast otrzymywalibyśmy ujemne punkty za kontakty z tymi, którzy zachowują się ryzykownie, na przykład wieczorem wychodzą na imprezę. Można by sobie wyobrazić, że sam ten mechanizm rywalizacji, punkty, statystyka, może miejsce w jakimś rankingu, prowokowałby ludzi do prawidłowych zachowań. Ta taktyka nazywana grywalizacją jest szeroko używana w marketingu i można sobie wyobrazić, że może być również użyta do walki z epidemią. Ale co gdyby te punkty miały o wiele bardziej realne przełożenie? Na przykład byłyby brane pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej i decydowałyby o tym, czy kogoś zatrudnić, czy nie. Albo czy kogoś zaprosić na konferencję. Bo niby ta osoba jest zdrowa, ale jednak zachowuje się ryzykownie. A dodatkowo to, że miałaby niską ocenę w rankingu, powodowałoby, że spadałyby oceny wszystkich, którzy się z tą osobą zetkną. A co z demonstracjami antyrządowymi? To dopiero jest potencjał do obniżenia czyjegoś wyniku. W ten sposób można by za pomocą punktowego systemu bardzo szybko wypchnąć poza społeczny nawias tych, którzy zachowują się ryzykownie, jednocześnie motywując pozostałych do jeszcze skrupulatniejszego przestrzegania reguł. Wydaje się to oczywiście totalitarnym snem, ale jest czymś, co już nabiera realnych kształtów. Oczywiście nie w kontekście epidemii, a w kontekście wielu innych dziedzin życia. System zaufania społecznego, bo tak się ten program nazywa, już powstaje w Chinach. Możemy się oczywiście uspokajać, że to, co możliwe w Chinach, nie jest prawdopodobne w zachodnim społeczeństwie. Dlatego na początku tego materiału przywołałem 11 września i te obostrzenia, które pojawiły się na amerykańskich lotniskach i nie tylko amerykańskich, po zamachu na World Trade Center. Wcześniej też nikomu się nie wydawało prawdopodobne, że ktoś może zmusić wolnego Amerykanina do tego, żeby defilował bez butów, ze spadającymi spodniami przez skaner, który prześwietli go aż do bielizny. A tu proszę. 11 września dał też możliwość wprowadzenia przepisów, które bardzo sobie lekceważyły naszą prywatność, co ujawnił później Edward Snowden. Umożliwiona była pełna inwigilacja. W związku z tym można się spodziewać, że każdy taki kryzys może prowadzić do rozwiązań potencjalnie niebezpiecznych dla naszej prywatności, które później będzie można podtrzymać ze względu na ryzyko powrotu zagrożenia.
Dlatego tak ważne jest, żebyśmy przyglądali się tak naprawdę, jakie rozwiązania są wprowadzane. Mamy więc dylemat. Więcej technologii może nam pozwolić do powrotu do w miarę normalnego funkcjonowania, ożywić nasze życie gospodarcze i pozwolić przetrwać tę przedłużającą się epidemię. Z drugiej strony może nas trwale pozbawić naszej prywatności. W związku z tym musimy bacznie zwracać uwagę na rozwiązania, które proponują rządzący. Żeby była jasność, nie chodzi mi o to, żeby z góry odrzucić każde nowe technologiczne rozwiązanie. Technologia może nas uratować w walce z wirusem. W swoim eseju o technorepublikanizmie Bartosz Paszcza na łamach Klubu Jagiellońskiego pisze o ścieżce pomiędzy całkowitą anarchią a cyberautokratyzmem, systemem, gdzie to państwo kontroluje w pełni nasze dane. Przykładem pozytywnego rozwiązania może być Singapur. Tam pojawiła się aplikacja, która wykorzystuje technologię Bluetooth, by sprawdzić, którzy użytkownicy mieli ze sobą kontakt. Te dane są rejestrowane tylko na ich telefonach i nie są wysyłane nigdzie dalej, aż do momentu, kiedy się okaże, że któryś użytkownik był chory. Wtedy ci, którzy się z nim zetknęli, otrzymują powiadomienie. Mogą się zgłosić na przetestowanie i dobrowolną kwarantannę i w związku z tym uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie się choroby. Dodatkowo Singapur udostępnił kod swojej aplikacji, tak że każde inne państwo może go skopiować, a także każdy programista może sprawdzić, co tak naprawdę kryje się wewnątrz tego programu. Takich rozwiązań potrzebujemy. Musimy zawsze pytać, jakie są konsekwencje wprowadzenia konkretnego rozwiązania. Jak długo będzie, na jak długo ono będzie wprowadzone? Jakie są konsekwencje dla naszej prywatności? Czy nasze dane są w pełni chronione? Czy model, w jakim wprowadzana jest dana aplikacja, jest transparentny? Tylko tak uratujemy się przed tym, żeby po 2020 roku nie nastąpił 1984. Według Orwella.